żeby wszystkie bale, dożynki, festyny były w soboty. Bo po nich to mnie tak łebna. Na trzynapadowe bóle głowy mam. Wszystko bym przeżył, gdyby nie te niedzielne audiencje. No bo przychodzi sobie księciunio i mówi: proszę, wójta, bo mi koń uciekł. Podkuty był, szkoda. Przychodzi taki biedak i wiadomo. No, bo ja razem z siostrą to kiełbachę piekłem, ale kij się łamał i nie ma kiełbachy. No po prostu łeb urywa. Łeb urywa. Miłościwy królu, przybył Wilhelm z Konarzewa. Ładny tu wszystko takie. Denerwuje 27 lat. Łeb mnie dziś boli, ale jak się streścisz, to i ciebie wysłucham. A co tu dużo opowiadać? Poszedłem spardzę na zimę nazbierać i oto cała historia. A smok? No nie żyje. Ale jak nie żyje? A, panie, chodzę po tym lesie, panie, chodzę i do koszyka w smarce zbieram, uzbierałem pół koszyka smarty. Pół koszyka smarty. Panie, jak mi to będzie zażądać? Myślę sobie, pewnie żmijał cię, ale nie, nie żmija taki ból, nie żmija. Smok! Co smok? No uwierz się w nogę! A, smok! Nie, ty kiedy smoka ty widział, ty... Nie, później. Chałupie. Jakże się kopał, to okazało się, że tam hen daleko w lesie. Tam hen daleko w lesie. To mi Szyszka między palcem razła. Macieju, proszę cię. Panie, chodzę po tym lesie, panie, do kosza smartę. Zbieram. Uzbierałem cały koszyk smartę. Cały koszyk smartę. No jak uzbierałem cały koszyk smartę, no to trzeba było schować do ziemianki, żeby mieć co jeść na zimę, tak? No i syna bo. Gratuluję, Antek! A jaki głupi! Jaki głupi! A to po matce, że tak. Panie, a jaki silny! Oczywiście. Silny! Ludzie mówią, że po kowalu. Ale tu ludzie tam gadają po głupotę. No i panie, syna. Antek! Będziesz mi pilnował smardzy, żeby dziadek aż
za koło rodziny ten dziadek. Żeby dziadek mi z marcy z koszyka nie podbierał. Panie, lepo że do chałupy rzekł i słyszę takie chorąbek. Już sobie myślę. Pewnie już mi dziadek smacę z koszyka podbiera. Ale nie! Ale nie! Patrzę w okno, a tu dziadek z badylem i z kozikiem. I zakrytka. I takie odrzucenia. Macieju! Panie, panie! Biegam przed chałupę, panie! Panie, patrzę na obrą! Panie smok! Panie smok! What the... Panie! Panie to! Panie, taki bo! Panie, taki bo! Panie, taki bebek! Taki bebek! Panie, jedna głowa, druga głowa, trzeba panie, no, panie! Panie! Jedną głową mi Antka przestrasza, a dwie następnie mi sprawdza mnie prawie z koszyka! Macie, jak zabiłeś smoka? Niechcący. Niechcący, to można drzwi z sali historycznej wyważyć. Bo panie, po smardzak suszy, a że smok cały koszyk mi zjadł, no to mu się pizza chciał. No to poszedł nad wodę napić się wody. Jak to napić się wody? No my pijemy wodę. Aha. Będzie. No i panie, trzy główki, tak i pi, i pi, i pi, i pi, i pi, i pił, i pił. Pił aż pękł, aż pękł. A właśnie, że nie pił, a właśnie, że nie pił. Panie, nie dość, że mi wszystkie smardze zjadł z koszyka, to chcesz mi jeszcze wodę z rzeczki wypić? O, żeż ty. Panie, biorę rozpęd, kopłem go, poślataniec i wpadł do wody. Ale nie sam. Jak to nie sam? No bo jakże go tak kopnął, to mi noga uczęsła. A gdzie ci noga uczęsła? O, swój! O, swój! I byłem ze smokiem w wodzie. Myślę sobie, zginę tam. Zginę, a ja za młody chłop przebiegiem. Zginę tam. Zginę, ale nie. Ale nie. Patrzę, a na przypadek syn mój i podaje mi brzydkę dziadek. To za koło rodziny z tym dziadek. I podaje mi brzydkę dziadek. Tylko paskudwa to bym do ryjki nie wziął. No ale akurat w tonący byłem, no to każdy by się złapał. Ale Macieju, jak zabiłeś smoka? No przecież ja opowiadam, on nie rozumie. Wszyscy lepsi wiedzą! Wszyscy lepsi wiedzą! Ja wiem, Antek wie, dziadek wie, ale zapomina, ale wie! Proboszcz wie, radni wiedzą, nauczyciele wiedzą i wszyscy lepsi wiedzą, że woda w rzece płytka i jak tam skoczy na główkę. No jak wspomniał się, no to... No nie miał szans. No teraz to Macieju dopiero zrozumiałem. No nareszcie. Tyś wielki wojem, Macieju! Kim? Wojem! 150 zacnych rycerzy z Joanki, Dąbrówki, Trzcielina, Dopiewa, Skurzewa próbowało zabić smoka, a tobie się ta sztuka udała. A tobie sztuka. O tobie, Macieju, to będą pieśni pisać. Pieśni to ja nie lubię, bo później podchodzą pod ten balkon i le, nie. Ja wolałbym tą nagrodę za to. Za taki wyczyn każdą nagrodę dostaniesz. A, no bo kiedy taki rycerz przyjechał na tą, na tę wsię, no i panie, wyciąga tą szpatę i mówi. Ten, kto smoka ubije, ten dostanie rentę królewnę. Rękę. Rentę.
Ale teraz! Macieju, dostaniesz rękę królewny. Inaczej, dostaniesz królewnę za żonę. Taka zamiana. Królewna za żonę. O miłości. Nigdy bym się nie spodziewał, że tą starą tak dobrze wymienię. Bo widzisz, Macieju, nasz kraj to jest jednak dziwny. Trzeba naprawdę kogoś wielkiego kopnąć tyłek, aby coś załatwić. To kogo mam kopnąć, żeby dziadka wymienić? O nie.